Witam, dzień dobry Państwu. Chciałem Wam dzisiaj nagrać jakiś fajny filmik. Kawiu czy coś, ale gówno z tego wyszło, bo 12 godzin przestałem w miejscu. W oczekiwaniu na wagony, ale w końcu mi wagony przyciągnęli, nie? To pokażę Wam dzisiaj sprzęg samoczynny. Tfu, samoczynny sprzęg śrubowy. Do samoczynnych sprzęgów na wagonach towarowych jeszcze nam daleko. Jak łączymy wagony? O samym sprzęgu zaraz kilka słów powiem. Żeby cokolwiek powiedzieć, to niestety, ale muszę Wam najpierw pokazać, jak się go łączy, bo w takiej pozycji będzie trochę wygodniej nam to wszystko pokazywać. Sprzęg łapiemy w ten sposób za ucho, czy tam pałąk, zwalamy go i w ten sam sposób, trzymając dwiema dłońmi, w ten sposób zarzucamy na hak. Dlaczego tak? Bo można to zrobić na przykład tak i wtedy mieć już po palcach. Łapiemy na zewnątrz i w ten sposób zarzucamy. Co nie jest wygodne, bo w przypadku Dragona to jest sprzęg 1350KN, to jest sprzęg dużo cięższy, dużo masywniejszy, o większej wytrzymałości. Zarzucamy go w każdym razie w ten sposób i skręcamy śrubę. Śrubę dwustronną, śrubę rzymską, nie wiem, różnie to nazywają. I mamy sprzęg skręcony. W pociągach towarowych nie skręcamy go na ścisk, nie naciskamy na wagony, ile wejdzie. Ten sprzęg ma być delikatnie luźny. Dobra, słuchajcie. Narzekaliście na słowa popełniać i tak dalej, to mamy budowę sprzęgu. Dobra, to jest stworzeń. Tu mamy jeden łupek, drugi łupek. Czy łupka, już nie wiem, czy to jest żeńskie, czy męskie, już nie pamiętam. To jest śruba rzymska, śruba dwustronna, różnie to jest nazywane. Rękojeść, tu mamy kolejny stworzeń, tym razem z zawleczką. Każdy stworzeń z jednej strony ma zawleczkę. Trzeci stworzeń i to jest kolejne słowo do Waszego słownika. To jest, proszę Państwa, pałąk. Pospolicie zwany uchem. Czyli pałąk, śruba, rękojeść, łupki. Łączone to wszystko jest stworzniami. Teraz o co chodzi, jeśli chodzi o rwanie pociągów. Spójrzcie. Tak wygląda sprzęg międzywagonowy. Jest taki sam jak na Dragonie, tylko on jest słabszy, ma 850 kN wytrzymałości. 850 to kN. To jest oznaczenie. Oznaczenie to jest wartość siły, jaką wytrzymuje ten sprzęg. Ale to jest wartość siły jednostajnej przede wszystkim. Czyli jakbyśmy lokomotywę sobie na tym sprzęgu powiesili, lokomotywę na przykład, nie wiem, Gamę albo Traxa, który waży 85 ton, to on by sobie swobodnie na tym sprzęgu wisiał. Ten sprzęg by go utrzymał, ale pod warunkiem, że ten sprzęg byłby nowy i lokomotywę powiesilibyśmy na nim tak, że nie byłoby żadnego szarpnięcia. I jeśli chodzi o te sprzęgi, jeśli chodzi o te szarpnięcia i wytrzymałość na starzenie się, na uszkodzenia mechaniczne, zmęczenie materiału i tak dalej, nie, 850 kN, czyli 85 ton, to jest siła, jaką ten sprzęg wytrzyma w momencie, gdy jest nowy. Dlaczego sprzęgi się rwą? Po pierwsze, starzeją się, to wiadomo. Po drugie sprzęgi ulegają uszkodzeniu w tym konkretnie miejscu. To jest to ucho, pałąk, który leży sobie swobodnie na haku. W momencie, gdy dochodzi do szarpnięcia, ten hak punktowo naciska na to ucho, na ten pałąk. I w tym miejscu następuje najczęściej rozerwanie. Drugie słabe ogniwo to są te pałąki. Jak widać, one są cienkie, wbrew pozorom cienkie. Gdzie jeszcze sprzęg się rwie? Bardzo często dochodzi do rozerwania w tym miejscu. W momencie, gdy dochodzi do szarpnięcia, te ucha tak jakby się rozszerzają. I w momencie, gdy za bardzo to się rozszerzy, spada nam z tego stworznia. Jak widać, jest to
zabezpieczone z tej strony taką zawleczką, ale ta zawleczka też potrafi wypaść. Poza tym ta zawleczka też niewiele pomaga przy tak dużych siłach, prawda? I potrafi nam się to w ten sposób rozejść. No i to ucho całe, łupki spadają nam ze sworznia. Tak to wygląda. Dobra, to ktoś teraz zapyta, dlaczego ten sprzęg nie jest skręcony na maksa, tylko tak sobie wisi. Słuchajcie, w przypadku wagonów towarowych, po pierwsze, nie zalecane jest skręcanie tego na sztywno, ponieważ na łukach to wszystko ulega rozciąganiu. Jedna strona zderzaków się ściska, druga się rozszerza, powiedzmy. I na sprzęg działa siła rozciągająca, powiedzmy, tak? Może to wszystko puścić, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, czasami te sprzęgi, te urządzenia cięgłowe, wszystkie to wszystko, co jest tam w środku, jest tak porozciągane, że no, nie idzie skręcić tego sprzęgu bardziej. Tutaj można to skręcić, tak? Ale z reguły tego się nie robi. I teraz w momencie, gdy skład tam luzuje, my lokomotywę ściągniemy, dochodzi do szarpnięcia, ponieważ ten wagon, powiedzmy, jest jeszcze zahamowany, ten już jest wyluzowany, dochodzi do szarpnięcia. I jeżeli jest sprzęg ciut słabszy, gdzieś jest uszkodzony, szczególnie na tym uchu, to dochodzi nam do rozerwania pociągu. Pół biedy, jeżeli rozerwie się nam na tym pałąku, na tym uchu, ewentualnie sworzeń czy łupki, to jest pół biedy. Ale czasami zdarza się, że ten sprzęg jest na tyle mocny, że wytrzyma, a rozerwaniu, a uszkodzeniu ulegną urządzenia, które są tam. Czy ja wam to pokażę? Nie, nic więcej wam nie pokażę. Tam głęboko. Wtedy w żargonie maszynistów mówimy, że z wagonu wyszły flaki. Jak z wagonu wyjdą flaki, już tego wagonu niczym. Z tej strony nie podepniemy się do tego wagonu, żeby go ściągnąć, niestety. Trzeba ją ściągać w drugą stronę, ewentualnie jak nie ma takiej możliwości, ściągamy to na linach. Patrzcie, jaka to jest piękna zawleczka. Tak to wygląda. Hak, pałąk, czyli ucho, sworznie, śruba z rękojeścią do skręcania, znowu sworzeń, łupki, sworzeń i dalej już urządzenia cięgłowe lokomotywy. Ktoś jeszcze zapyta, dlaczego zarzucamy, jak zarzucamy sprzęgi, czy z lokomotywy na wagon, czy z wagonu na lokomotywę. Odwieczne pytanie, odwieczny problem. Powiem wam tak, mnie uczono zarzucać sprzęg z lokomotywy na wagon. A dlaczego? Po pierwsze, na lokomotywach bardzo często te sprzęgi są mocniejsze. Jak widać na Dragonie, jak wam pokazywałem, zresztą wam jeszcze pokażę, na Dragonie ten sprzęg ma wytrzymałość na rozciąganie 1350 kN. Poza tym lokomotywy są dużo częściej serwisowane na przeglądach. Serwisowane dużo częściej przychodzą przeglądy od wagonów. Jakiekolwiek usterki tych sprzęgów są wychwytywane. Z wagonami już bywa różnie. Ja się od tego trzymam takiej zasady, że... Kuźwa, gdzie rękawiczkę zostawiłem? No i w jednej co ja teraz zrobię? Szalona się schowała. W każdym razie ja się trzymam tej zasady, że zarzucam sprzęg zawsze z... O, wyłączony hamulec. Zarzucam sprzęg zawsze z lokomotywy na wagon. Zawsze. Patrzcie, ten sprzęg jest praktycznie skręcony na maksa. A wisi sobie, prawda? Nie da się już go bardziej skręcić, niestety. Dlatego jak ruszamy ciężkimi pociągami, zawsze dajemy minimalną moc, żeby ten skład się naciągnął. Wszystkie sprzęgi się naciągają, dopiero później zadajemy, powiedzmy, tyle mocy, ile nam potrzeba. Jeszcze wam nie powiedziałem. Spójrzcie. Te ucha, te otwory na sworznie też się wyrabiają. Jak się wyrobi jeszcze bardziej, coś tu puści. Albo łubek, albo pałąk w tym miejscu się rozerwie, albo tak jak mówiłem, pałąk się nam rozejdzie. Tak to, słuchajcie, wygląda.
Rwanie pociągów, uwierzcie mi, że jest dosyć częstym zjawiskiem na polskiej kolei właśnie za sprawą tych sprzęgów śrubowych, że nie są one w najlepszym stanie, nie zawsze są w najlepszym stanie. A druga sprawa, sama technika jazdy maszynistów też czasami pozostawia wiele do życzenia. Nie? Nie mówię, że ja takich rzeczy nie robię, ale też takie rzeczy robię. Każdy może się pomylić. Ale pomyłki są czasami drogocenne. Dobra, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, hej.